Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam przepis na przepyszną rybkę na delikatnym pire, które dosłownie rozpływa się w ustach, a to wszystko bardzo ładnie podane. Koniecznie wypróbujcie ten przepis. Pamiętajcie, że w grudniu filmy codziennie o godzinie 18. Zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. Nic Was to nie kosztuje, a mi możecie zrobić taki mały prezent na zbliżające się święta. A teraz już dosyć gadania i zabierajmy się do pracy. Przepis, moi drodzy, rozpoczynamy od ugotowania ziemniaków. W garnku nieopodal znajdują się już cztery ziemniaczki, które się gotują, a tymczasem tutaj widzicie, mam warzywka. Zrobimy taką szybką, fajną wersję, bardzo pyszną, ryby po grecku. Potrzebna będzie nam marchew, dwie sztuki. Musimy zetrzeć na grubych oczkach tarki. Następnie zabieramy się za kolejny składnik, który musimy zetrzeć, mianowicie seler. Myślę, że około 1/4 takiego selera dużego powinniśmy tutaj użyć, czyli trzemy również na dużych oczkach. Warzywka trafiają do miski, użyjemy ich za chwilę. Kolejnym nieodzownym elementem jest por. Może być cebula, jednak polecam Wam użyć tego właśnie składnika. Na pół i bardzo cienkie takie półplasterki. Por pokrojony. Do tego dosłownie na tę porcję jeden kawałek selera naciowego. Również takie półplasterki. I ja od siebie dodam jeszcze kawałek dosłownie papryki czerwonej. Bardzo cieniutkie paski. Na razie warzywka mogą trafić do jednej michy. Następnie przechodzimy do rybki. Mam tutaj filety spangi, trzy sztuki w zupełności wystarczą tutaj. Do tego mąka pszenna typ 450, taka najzwyklejsza. Na patelni rozgrzewamy już w międzyczasie olej, a tutaj rybkę z jednej, jak i z drugiej strony należy doprawić. Oczywiście rybka musi być sucha, także przy pomocy ręcznika takiego kuchennego, papierowego wycieramy, odsączamy nadmiar wody. Rybkę solimy z jednej, jak i z drugiej strony. Tak samo działamy z pieprzem. I tak oto doprawioną rybkę, żadnych więcej przypraw innych nie potrzeba, musimy obtoczyć w mące. Z jednej, jak i z drugiej strony delikatnie dobijamy i na bardzo mocno rozgrzanej patelni całość smażymy na taki złoto-rumiany kolorek. Patelnia, miejmy nadzieję, jest rozgrzana i smażymy. Tak jest, przepięknie wszystko skwierczy, ryby nie ruszamy. Tak samo zresztą żadnego mięsa, które smażycie, nie bawimy się tak przekładając, przerzucając raz w te, raz we w te. Kładziemy, czekamy te 2-3 minutki z każdej strony. Ona wtedy nabierze koloru, a co za tym idzie smaku, przerzucamy na drugą stronę i tak naprawdę rybka jest gotowa. Rybka gotowa, więc przerzucamy ją na talerz pokryty papierem, tak żeby nadmiar tłuszczu dokładnie ociekł. A na patelni właśnie z tym tłuszczem, z aromatem ryby podsmażamy warzywka i to od razu czynimy na tak rozgrzaną patelnię. Wrzucamy wszystkie warzywa. Od razu też możemy doprawić solą i pieprzem. Także sól. Sól wyciągnie z nich wodę, co spowoduje szybsze takie utracenie objętości z warzyw, do tego pieprz. W rybie po greckiej za dużo tych przypraw tutaj nie dajemy. Oczywiście liść laurowy oraz ziele angielskie. I tak jak mówiłem, wszystko podsmażamy przez, myślę, 5 minutek. Do tak podsmażonych warzyw dodajemy
koncentrat pomidorowy, dosyć sporo, bo na taką ilość myślę około pół słoiczka. I do tak podsmażonych warzyw wraz z koncentratem dolewamy wodę, około jednej szklanki. Mieszamy, przykrywamy i dusimy do miękkości warzyw. Ugotowane ziemniaki do miękkości rozduszamy. Dolewamy trochę mleka. Dodajemy troszkę soli i trochę pieprzu. Warzywka odparowane. Dorzucamy szczyptę cukru. Około 2-3 minutek jeszcze to wszystko tak podgotowałem bez pokrywki, tak żeby ta woda właśnie odparowała. Wszystko doprawione, to jest właśnie ten moment, żebyście zobaczyli, czy wszystkie smaki Wam odpowiadają, czy może coś dosolić, dopieprzyć, dodać troszkę cukru, czy może koncentratu pomidorowego w takiej klasycznej teraz rybie po grecku. Dlaczego ta nazwa jest, to możecie mi napisać w sekcji komentarzy, bo chyba żaden Grek o takiej rybie nie słyszał. To chodzi tutaj o to, żeby później tą rybę przekładać tym właśnie przygotowanym sosem, tymi warzywkami. Wtedy można dolać jeszcze troszkę więcej wody i właśnie w ten sposób jakieś tam naczynie żaroodporne to wszystko poprzekładać, ale ten przepis zresztą macie już u mnie na kanale, a tutaj jest troszkę w innej formie wszystko podane. I przychodzi moment, moi drodzy, żeby to wszystko zaserwować. Na talerz wykładamy porcję pire. Do tego warzywa. Oraz jeden płat tej przepysznej rybki. Wszystko można posypać jeszcze czarnym sezamem, tak żeby troszkę to odbijało dla kolorystyki, dla ozdoby, ale też i dla smaku. I tak oto prezentuje się gotowa już rybka, rybka po grecku na poduszce z ziemniaków, przepyszne. Zobaczcie, jest to inna forma podania, możecie zrobić taki obiad również w zwykły, normalny dzień, nie tylko od święta. Tradycyjny taki przepis na rybę po grecku znajdziecie również u mnie na kanale, także tam Was odsyłam, link znajdziecie w opisie oraz w sekcji komentarzy. Dajcie znać, czy przygotowujecie taką rybkę na zbliżające się święta, czy też może Sylwestra. Jeżeli tak, zostawcie też łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku i nie zapomnijcie, że w grudniu filmy codziennie o godzinie 18:00.